Hej, cześć, czołem z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na kolejny odcinek z grą Car for Sale. Nie pamiętam, na czym skończyłem i nie wiem, czy była jakaś aktualizacja pomiędzy, więc zaraz się okaże. Dobra, rynek samochodów jest otwarty, biuro jest brudne, biuro jest otwarte. Dobra, wszystko wiemy. To się przejadę w takim razie. Dobra, takie auto możemy sobie tam wyczyścić potem, mi się wydaje. Dobra, jedziemy w takim razie. Nie wiem, czy się coś zmieniło, czy tekstury są lepsze. Ta trawa jest taka ładniejsza, nie mam pojęcia. Mam 2 miliony, więc możemy się tu zatrzymać, ewentualnie coś kupić. Czekajcie, czekajcie. Trzeba wyłączyć silnik. Tutaj jest Tesla chyba. W jakiej cenie? Nie, nie będziemy kupować nic poniżej 100 na razie. To nie ma sensu. O, i to jest samochód. Ekspertyza, jak 178. Pani się tutaj mocno denerwuje, więc obstawiam, że mnie oszukuje. Zgadza się. Tutaj czegoś nie ma. No i obniżyła mnie. No to jeszcze się wytargujemy. 140 tysięcy. Nie milion 600. 100, nie 14. 140. Ok, oferta. No i super. Mamy fajny samochód. Chyba dobrze byłoby, żeby dzisiaj zarobić te 3 miliony. To auto, dobra, weźmiemy ekspertyzę. Dość droga, ale spróbujmy. Y85. No niestety, ekspertyza jest tutaj. Dobra, targuj się. Przynajmniej, żeby koszty ekspertyzy. To jest teraz inna osoba tu siedzi. Nie 399. 40 wydałem na ekspertyzę, więc 330 tysięcy. Dobra. Okej. Co to za wozik? Nie, to jest za tani. No tu są same taniości. Nie pamiętam tej audycji, ale... A tylko 7 tysięcy. Dobra, mamy dwa samochody. Po nie sobie przyjadę potem. To jest aukcja. Co tu się wydarzyło? Jakaś tablica tutaj jest, nie wiem, to jest. No, moje samochody stoją, zobaczcie, tego jest full. Trzeba ogarnąć wszystko. Niby biuro jest otwarte, ale nie jest otwarte. Teraz jest otwarte. Dobra, samochód czeka. Tutaj jest auto, które dostałem z Halloween, więc tego auta ekskluzywnego nie będziemy sprzedawać. Zobaczyć, co tutaj mamy. Bo ustawia chyba. A, to nie mój samochód. Myślałem, że to mój. Obstawiam, że ten jest mój. Jest brudny, uszkodzony, zero. Trzeba go pomalować i będzie ok. Mamy Ferrari. Ja tu żadnych tutaj zmian nie widzę w tej grze na razie.
Dialog jest nieważny. Dobra, tam dwóch czeka. Muszę sobie tutaj te Ferrari... Tak, muszę powiększyć w ogóle ten parking, tylko pytanie, czy będę umiał to zrobić. Dobra, niech on nam umyje go. Dobra, ile pani chce mi dać? Cena jest dla mnie git, kupuję. No to czemu? Nie rozumiem. No to sprzedaję. Okej. Dobra, wyczyszczę sobie zdjęcia. Się zrobiło trochę bałaganu. Zrobimy kamerkę. Pyk, zapisz. No i teraz teoretycznie mógłbym coś tam jeszcze dodać, ale okej. A spróbujmy go sprzedać tak bez modyfikacji. Strona internetowa. Plusik, zdjęcie i tak, poniesione koszty 200, a możemy go sprzedać za no, 420 tysięcy. Myślę, że to będzie dobra cena. Wystaw na sprzedaż. Drugie Ferrari, a gdzie ono jest? Czyżby tam, czekajcie. Tutaj. A, to też jest Ferrari. Okej, okay. Co można by tu zrobić? Zestaw wyścigowy poproszę, SP i coś tam jeszcze. I teraz zobaczmy, czy to auto ma wszystko, co chcemy mieć. Trzeba go pomalować i umyć. Stanę. Okej. Okay. Żeby go pomalować, umyć szybko. Jest jakieś doświadczenie wpadło. Dobra. Ile pani mi tu proponuje? 301, a ta pani. $350. Targuj się za 400. No i super, sprzedaliśmy. Teraz ten samochodzik. Możemy zrobić już mu zdjęcie. Tawić. Pytanie, czy pełny jest zbiornik? Jest pełny zbiornik. Ok, to możemy go wystawiać. Tak. Strona internetowa. Sporo tych samochodów mam i muszę się ich w końcu pozbyć wszystkich. 490, no to 480 tysięcy. Ok. Tam już chyba nie mamy żadnych samochodów. Mamy za to tutaj auta, które czekają. Co temu autu dolega? Jest tylko brudny i wymaga dania paliwa. Ok.
próbujemy go lekko stuningować. Będzie miał za lepszą kasę sprzedamy. Stop. Umyjemy zawsze punkty. A jest. I oczywiście fotka. No i ustawimy go ładnie. Stop. Dobra. Tablet, strona internetowa i możemy tę Hondę sprzedać za 50 tysięcy. Okej. Ile pani chce mi dać? To 55 to nie. A tu? Za 450 tysięcy mogę sprzedać. Tu tej pani nie sprzedamy i tej pani nie sprzedamy. Dobra, dwa samochody czekają. To idziemy po kolejne auto. I nastała noc. W ogóle zobaczmy, jak tu z punktami umiejętności. Zero na razie, ok. Jakieś punkciki do pododajemy. Dobra. I zobaczymy ten Fiat 500. Jakie ma bolączki. Jest uszkodzony i nie jest pomalowany, więc go trzeba... Jest dziwne, te samochody wszystkie tak samo jeżdżą, nie? No ale tam docelowo mają zrobić coś, co pozwoli na zmianę silnika i inne takie rzeczy. Z przyszłości myślę, że będzie tutaj dużo zabawy. Dobra, samochodzik będzie czekał tutaj. Zobacz, czy coś na zumowisku jest. Nie ma nic. Jakiś pan tylko czeka. Możemy zebrać śmieci. I rozumiem, że mogę opchnąć te śmieci. Jakiś tam grosz trafił, nie? No i dobra, i teraz tak. Możemy sklep zamknąć. Nikogo nie ma, nie? Nikogo nie ma, więc sklep zamknięty. To auto możemy pomalować. Nie pomalować, umyć, przepraszam. Dobra. No i tu mamy drugi samochód, który powinienem sprzedać. Co za tablica jest ogólnie? 1% aukcja, nie wiem, o co chodzi. Jakieś współczynniki są, ale o co chodzi, to nie wiem. Dobra, wyczyszczono.
Pytanie, co z tym samochodem jest? Uszkodzone i też paliwo. Ok. To jest kamera dowolna, możemy ją oddalić. No nie za szybko jeździ ten samochodzik. To mi się tutaj zmieści na podnośnik. Chyba tak, nie? Okej. No dobra. Samochody czekają. Teraz jeszcze mi zostały dwa auta, które kupiliśmy w dniu dzisiejszym. No, ten też wymaga naprawy, już widać po tym samochodzie. Myślę, że 3 miliony zarobimy jutro. Ten dobrze jeździ. Ustawię tutaj. I pójdziemy. No właściwie to auto też możemy umyć. Ok, wezmę ten ostatni samochód i zobaczę, czy on jest uszkodzony, czy nie. A potem zobaczymy, czy coś z tym biurem możemy zrobić. Co z nim jest nie tak? A, tylko wymaga paliwa. Dobra. Możemy go ewentualnie ustawić w miejscu. Ewentualnie jakiegoś tuningu. I dobra, i jesteśmy przygotowani na kolejny dzień. Tym razem nie pojadę samochodem, tylko skorzystam z PKS-u. Wiem, że mam domek, ale idziemy do kontenera. Się do niego przyzwyczaiłem bardzo. A, miałem jeszcze sprawdzić. A, dobra. To w kolejnym dniu sprawdzimy, jak tam... Wynik minus 10 tysięcy, ok. Następny dzień. Mam niezapłacone rachunki i dzisiaj nie ma ani aukcji, ani... Bardzo dobrze, będę miał taki luźny dzień, żeby... Żeby zrobić porządki, posprzedawać to, co ten... Dobra. Mamy rachunki do zapłacenia. 105 tysięcy zapłacone. Dobra, te drzwi mogę chyba już zamknąć. Biuro jest otwarte, a my sobie tutaj szybko
ogarniemy te tematy. Nie ma tu dużo naprawiania. On czy on tutaj mieścił się? Chyba przeniknął przez. Dobra, go tam tutaj ładnie jeszcze stuningowaliśmy. Dobra, i możemy go stawić na sprzedaż. Tą klienty. Klienty są. Zaraz zobaczymy. Okej. Czekajcie, ten samochód jeszcze sprawdzę, jak tam z paliwem. Dobra, uzupełnimy paliwo. Dzień dobry. Co by pan tutaj chciał? Myśli pan, okej. 37 tysięcy, ja wydałem 20, prawie 5 tysięcy. Więc ja mogę się tutaj dotargować na 45 tysięcy i ani centa mniej. No to nie, nie sprzedam panu. Dzień dobry. Cześć kolego. Targuj się. 450 tysięcy. Sprzedałem 100 samochodów, aż normalnie nie wierzę. I ta pani kupiła w tej cenie. Mówiła o dużo mniejszej kwocie, nie? Okej. Okej, stop. Robimy fotę. I możemy auto już sprzedawać. Tutaj mamy 753 za 740 40 tysięcy. Myślę, że do 700 zejdziemy i okej. Pięknie. Samochodziki, tutaj pani przyszła. No 43 nie, ale może 47 tysięcy. Super. Nam tutaj mogłem za 45, ale ta dała więcej, więc rozumiecie, nie? Trzeba korzystać z okazji. Dobra, ten to autko jest nam, wymaga malowania. Jest brudne, ok. Wiecie, słabo schodzą, więc się nie opłaca. Zresztą, zobaczcie, jak nim buja. Coś ma z resorami. Ok. Mamy klienta w biurze, a to za chwileczkę. Co to za tiko stoi? Proszę stąd wyjeżdżać. No. Tu nie mam czasu. Turbo dodamy. I okej. Tutaj nie mamy alfy takiej. Tam ja się nie spotkałem. Ojej, ile zainteresowania. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Już idę. Pan ile daje?
1583, to już odpada. Pani. 550, nie sprzedawaj. Ta pani. Nie sprzedawaj. Musi ktoś dać 600 przynajmniej. Targuj się. Za 700 sprzedam. Nie ma takiej opcji. Kurczę, prawie bym zniszczył auto. Dobra, samochodzik do pełna. Jeszcze weźmiemy sobie... A, nie umyłem go, dobra. Zapiszę. Tablet. Strona internetowa, samochód na sprzedaż. Fiat. Za 26, no to za 24 tysiące. Wystaw na sprzedaż. Ok. Wystawione. Idziemy tutaj działać dalej. I jak widzicie tutaj... A, tam nie ma tego auta. Kurczę, tam był taki był samochód wcześniej. Czy widzieliście na tym zjawisku. Teraz go nie ma, czyli pominąłem. Mogłem chyba tym młotem go zniszczyć albo coś takiego. Dobra. Fiacik pójdzie do naprawy. A ten samochodzik, czy on wymaga malowania? Zobaczmy. Nie, on wymaga tylko jakiegoś tuningu zrobimy. Dieselek. Ej, nic nie widzę. Bardzo ładnie stoi. Weźmy sobie coś tam, zestaw wyścigowy i jedziemy. W końcu jakiś porządek zrobię, bo tych samochodów jest za dużo. Cel na dzisiaj 3 miliony, przypominam. Zobaczymy tutaj, czy się uda. $23 000. Super. Dobra, i teraz sobie tego kampera. Musimy ustawić jeszcze. Niby kamper, ale w środku nic nie ma, więc taki teoretycznie pusty kamper. Dobra. Op. Poczekajcie, bo coś chyba... Samochód. Czy ja mogę tak kliknąć? Dobra, zdjęcie. To będą jakieś grosze z tego auta. Samochód na sprzedaż. I tu możemy go za 24, za 23 tysiące sprzedać. Okej. Dobra, jest tu jakiś chłopek roztropek. Co oni tak mało? Targuj się. 700 tysięcy.
61. Coś mi tu nie pasuje. A ta pani ile chce? O, to już jest lepiej. Targuj się. 700. Dobra, 680 i to jest moje ostatnie słowo. Dobra. No musiałem, bo kurczę, ile trzymać tego to auto. A już mamy 3 miliony, tak jak chciałem. Więc ten chcę za 16. Ja mogę panu sprzedać to za 22 tysiące. A ten? Te 18. Za 22 tysiące. Dobra, a ten za ile chce? Czy ten pan przyszedł z tym panem i... O, no. Ten pan daje najwięcej, więc za 22 tysiące kupi, nie? No. Właśnie o to chodziło. I mam pięknie wysprzątane. Ten samochodzik tutaj jest już naprawiony. Trzeba go pomalować jeszcze. I jest brudny. O, kurczak, no i znowu do naprawy jedzie. Niestety. Skrzeniłem sprawę. Dobra, ale mam tylko ten jeden samochód tak naprawdę, bo został mi tak. Mam auto z Halloween, mam ten, którym jeżdżę i mam kampera. Teoretycznie powinien mieć 4 samochody. Zobaczmy. Czy faktycznie mam tylko 4 samochody? Tak, mam 4. Dobra. Czyli nic nie pominąłem. Możemy sobie teraz tylko pobawić się w... jak to wygląda? Czekajcie. Zamknijmy firmę. Zobaczmy. Czekajcie, umyję to auto. Wyczyszczony. Ile brakuje mi punktów do doświadczenia? Jeszcze 48 punktów, okej. Okay. No i zauważyliście, że tak naprawdę dzień nawet nie było żadnej aukcji, a i tak nie miałem pełne ręce roboty, a i tak nie zrobiłem wszystkiego, co chciałem. Więc tutaj trochę pracy jest, nie? Dobra, jest umyty. Ten umyty, ten umyty, jeszcze ten czwarty. Umyty. Już teraz mam 14 punktów mi brakuje do punktu, ale i tak chyba nic tutaj nie zrobię, bo jest za mało. Ale zobaczmy. Mam sobie 3 miliony. Czy ja mogę coś zrobić z tym naszym biurem? Ulepszenia. Patrzcie, tu są jakieś błędy. Nie mogę nic. Tryb edycji biura jest. Witamy w edycji biura.
Ruch, usuń, usuwać. Możesz kupić nowe części, edycja. Ulepszenie biur. Ok. Ulepszenia biur. Ok. Większy obszar. Większy obszar. Milion. Dobra, bierzemy. Mamy większy obszar. Tryb edycji. Ściany. Co to jest? Okej, ja wiem, że tu mogę po prostu coś pokombinować, tylko nie za bardzo wiem. Jest fajne biuro. Tylko ja bym to biuro chciał przesunąć do tyłu. Ale nie mogę. Tylko ściany. Okna, drzwi, wsparcie, dekoracje. A, czyli mogę sobie to biuro coś tam. Ile to kosztuje? Czy mnie coś kosztuje? Nie, za darmo. A, nie, kosztuje, ale niewiele. To biuro chciałbym jakby przesunąć. Jest ciemno. Tak, to jest. Tu możemy sobie okna zrobić jakieś fajne. Ej, to miało być okna. Być ładne, przeszklone biuro. Ja tym samochodem mógłbym wjechać tutaj, nie wiadomo. Drzwi, wsparcie. Nie mam pojęcia. Dobra, nie będziemy kombinować, bo wydaje mi się, to nie ma sensu. Teoretycznie to jest biuro, tylko nie wiem, jak ten parking zwiększyć sobie po prostu. Wolałbym. Jest tryb edycji biura, ale nie mamy tutaj. Co to jest to? Nie wiadomo. Są schody. Okej, okay. Ja w te klocki chyba nie jestem dobry. Tak milion mi uciekł. Trudno. Zapisz znów. Nie wiem, czemu mi się tutaj te wszystkie mebelki przesunęły. Czekajcie. Jak na przykład wyrzucić coś? Podłoga. A, usuwanie, okej. To chciałem usunąć, super. Dobra. I możemy sobie teraz ruch i usuń, ale ja nie chcę już usuwać. Escape, okej. Okay. Drzwi. Czy są jakieś takie super drzwi? Dobra. Teraz pytanie. A, mogę płotek usunąć, dobra. Na razie robię to tak,
Myślę, że to będzie fajnie, jak się zrobi tu miejsce. A to biuro by musiał mimo wszystko. Okej, okay, edycja, dobra, chwalimy. Wiecie, chciałbym to biuro przesunąć do tyłu, więc bym musiał usunąć pewne rzeczy. Tylko jak teraz ten napis przenieść? Ruch. Ok. Możemy go przesunąć. Super. Ok. Dobra. Kanapa. Obrócić. Tak. Fotel. Dobra, to biuro teraz. Biurko przesuniemy na razie tutaj. Komputer. Co tam było z tym komputerem? To jest jakiś kosz. Czekajcie, bo tutaj nic nie widzę. A, to był kosz na śmieci. Nie, kosz wraca powrotem tutaj, na zewnątrz. Ok, i teraz możemy sobie na przykład jeszcze sobie okna zrobić. Drzwi. Mamy biuro. Tutaj jest jeszcze możliwość, że wjedziemy sobie samochodem. No i okej. Okay. Na razie to tak musi być. Jeszcze zobaczmy. Czekajcie. Dobrze, się zabawiam teraz w budowę, ale... Usunięcie. Tak. Teraz jeszcze raz. Dobra, lecimy do końca. Dobra, wsparcie. Nie wiem, co to jest to. A, to jest winda chyba, żeby w górę. Możemy sobie na przykład postawić takie coś. Nie wiem. I dekoracje. Mamy płotek. Nie. Hej, a czemu ja nie mogę? Jakiś błąd jest, słuchajcie, nie mogę tutaj sobie płotka postawić. Chciałem tutaj, ale nie mogę. No, chcę tu zakręcać. Dobra, nieważne. Nie chcę, to nie. Czekajcie. A to jest ok. Bo rozumiem, że ten samochód, czy możemy go przesunąć? Ruch. Nie, samochodu nie możemy. To jest dziwne, że. Że nie mogę tutaj płotu. Ok, to zrobimy tak. Przesuniemy to.
Teraz dekoracje. Skoro nie możemy, no to nie możemy. No to usuniemy tą nadwyżkę. Na razie. Przynajmniej. Ok. Dobra. Słuchajcie, jest ok. Jest nawet bardzo dobrze. Jeszcze możemy sobie tutaj ściany, wsparcie. Czy ja tutaj mogę ten sufit? To jest dziwne. Coś tu nie tak, coś nie pykło. Sufit. O, jest tu. Na razie pięterka nie będzie. Musimy sobie tylko po prostu, żeby na nas deszcz nie padał. Okej. Okay. Super. Są jeszcze jakieś tam... Co to jest wsparcie? Nie wiem. Okej, dobra. Są jeszcze jakieś dekoracje typu... Możemy sobie w biurze postawić kwiata. Tu kwiatka. Tutaj tego konika, ale to jest taki duży konik, to nie. Co to jest za półka? Ojej, gdzie jestem? Dobra, to jest jakaś... Jakaś półeczka. Tak? Chyba nie tak. Nie w tą stronę. Dobra. Do tej półki, tą półkę usuniemy. Dobra. Nie kombinujmy. Co z tym koniem jeszcze? Sekundę. Jak ten koń wygląda? Nie jest taki duży. Ok, to tego konika możemy sobie tam gdzieś postawić w środku. Ok. Dobra. Jako ozdoba. Tak wygląda nowe biuro. Jest trochę więcej przestrzeni. Rozumiem, że to tutaj to umożliwia to, że się auto będzie obracać. Widzicie, jak pięknie się obraca. Taka reklama chodząca. No niestety tutaj nic więcej zrobić nie zrobię. Ewentualnie sobie potem ustawimy tego gdzieś. Dobra. To na dzisiaj wszystko chyba. Pojemnik. Zrobię sobie miniaturę za dnia. No dobra, zróbmy też spanko. Milion zarobiłem. Dobra, rynek samochodów jest otwarty. Dobra, zróbmy sobie te zdjęcie, bo... Zobaczmy, co tutaj mają ciekawego. Nic ciekawego, nic ciekawego, nic ciekawego. Dobra, te dwa auta mnie interesują. Ten. Ekspertyza. R1. I? Wszystko jest ok. Targuj się. Za 200 tysięcy. Dobra. I ten samochodzik. 424. Ekspertyza. 34. D. Wszystko jest ok. Nie mam szczęścia. Dobra, za 300 tysięcy. Hmm,
Może 330 tysięcy. Ostatnie 350. Dobra, mamy to. Uwaga, ludzie! Dobra, i zrobimy sobie... To jest aukcja, okej. Zrobimy sobie zdjęcie na tle naszego nowego biura. Stój. Okej. Fotka. I to na dzisiaj wszystko. Do następnego odcinka. Cześć.